Joanna Wrostek, dzień dobry. Informacje biłgorajskie przed nami. Zaczynamy przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia. Jutro odsłonięcie pomnika dziecka utraconego. Pojawia się ten problem i ból wielu rodzin, młodych, małżeństw, gdzie z różnych przyczyn ta ciąża jest utracona. Prace budowlane przy skwerze obok ulicy Ogrodowej. Plac zabaw, który do tej pory funkcjonował, zostanie całkowicie zmodernizowany. Muzeum Ziemi Biłgorajskiej zaprasza na warsztaty. Jeden z warsztatów archeologicznych polega przede wszystkim na lepieniu garnków. Kolejny turniej motoryzacyjny i turniej BRD za nami. Jakbyśmy zobaczyli jakiś wypadek, to jakaś osoba może potrzebować natychmiast jakiejś pomocy, na przykład resuscytacji. W starostwie oddawano krew. Założyliśmy klub w starostwie po to, żeby promować akcję krwiodawstwa. Elżbieta Łukasik organizuje kolejną akcję pomocy. Mogą być nowe, mogą być używane. Ważne, żeby były wyprane i nie były popsute, porozdzierane i tak dalej. Kolejne działanie Fundacji Bliżej Pasji. Łącznie zostało zrealizowanych 13 inicjatyw, które były albo jednorazowym wydarzeniem, niektóre z nich takie były, ale większe z nich to były inicjatywy kilkuetapowe. Festiwal piosenki harcerskiej w naszym mieście. Gdy chcesz poznać świat i nowych kolegów, i rozpędzić czas, stać z nami w szeregu. I turniej siatkarski w Budowlance. Nabieramy doświadczenia, cieszę się bardzo, że doszło do tego turnieju. W niedzielę w Biłgoraju odbędą się uroczystości z udziałem biskupa Mariana Rojka, który poświęci pomnik dziecka utraconego. Biskup weźmie również udział w Marszu Życia i odprawi Eucharystię w Sanktuarium Świętej Marii Magdaleny. W niedzielę w Biłgoraju na cmentarzu przy ulicy Krzeszowskiej zostanie poświęcony pomnik dziecka utraconego. Jego uroczystego poświęcenia dokona biskup Marian Rojek. Wydarzenie będzie połączone z oficjalnym wprowadzeniem relikwii błogosławionej rodziny Ulmów, które już od dłuższego czasu znajdują się w parafii świętej Marii Magdaleny. Na naszym parafialnym cmentarzu został wykonany grób pomnik dziecka utraconego. Tak w obecnych czasach wiele mówi się o poszanowaniu życia od samego początku, czyli od poczęcia do naturalnej śmierci. I my będziemy chcieli to właśnie upamiętnić, w tej intencji się modlić. Stąd też nasze spotkanie w najbliższą niedzielę o godzinie 11:30 na cmentarzu parafialnym przy pomniku dziecka utraconego. Tym uroczystościom będzie przewodniczył ksiądz biskup Marian Rojek. Później z cmentarza parafialnego udamy się do naszego sanktuarium w tak zwanym Marszu Życia, modląc się i prosząc o poszanowanie życia, jak wspomniałem, od samego poczęcia, od samego początku do naturalnej śmierci. Pomnik ma być wyrazem pamięci o wszystkich dzieciach utraconych, niezależnie od wieku i okoliczności ich śmierci. Pojawia się ten problem i ból wielu rodzin, młodych, małżeństw, gdzie z różnych przyczyn ta ciąża jest utracona. Mówi się o tych warunkach, które obecnie trwają, czy związane z koronawirusem, czy też właśnie inne. I tych problemów rodzin jest bardzo wiele, więc pojawiły się takie prośby, czy na naszym cmentarzu nie mógłby się pojawić taki pomnik. I kiedyś, będąc na jednym z cmentarzy, zauważyłem właśnie bardzo ładny projekt. Doszukując się, kto jest wykonawcą, znalazłem w okolicach Poznania pracownię artystyczną państwa Boguckich. W niedzielę o godzinie 12 po poświęceniu pomnika i marszu w Sanktuarium Świętej Marii Magdaleny odbędzie się wprowadzenie relikwii błogosławionej rodziny Ulmów. Sprawowana będzie Eucharystia w intencji cywilizacji życia i świętości rodzin, a Słowo Boże wygłosi biskup Marian Rojek. Jak najbardziej zapraszamy wszystkich mieszkańców Biłgoraja, wszystkich parafii, takie zaproszenie też wystosowaliśmy, a szczególnie zapraszam na ten Marsz Życia o 11:30, zakończony właśnie w Sanktuarium Świętej Marii Magdaleny. Jeszcze przed sezonem letnim i wakacjami gotowy będzie skwer przy ulicy Ogrodowej. Prace rozpoczęły się w tym tygodniu i już widać pierwsze efekty. Na razie to plac zabaw, ale w kolejce czekają wymiana oświetlenia, wykonanie alejek i nowych nasadzeń. Proszę zobaczyć, jak pięknie to zaczyna wyglądać. Oto skwer przy ulicy Ogrodowej, ten przy kościółku. Znamy go wszyscy. Piękny starodrzew zapewnia cień i pozwala odpoczywać w letnie dni. To idealne miejsce na nowy, bezpieczny plac zabaw, dostępny dla każdego mieszkańca. Pracę zaczęliśmy już na wczesną wiosnę.
już były wykorytowane trasy, aleje, które tu są zaprojektowane. Całość zadania, planowany termin zakończenia to jest połowa czerwca. Mam nadzieję, że już teraz i pogoda i firma na tyle dopiszą, że te roboty zakończymy w umownym terminie. Ten tydzień rozpoczął się od montażu wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego, dofinansowanego ze środków grantu na rzecz realizacji działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach i finansowanego ze środków norweskiego mechanizmu finansowego. Skwerek ogrodowa, nieduży ten skwer, jednak bardzo urokliwy, mamy dość, można powiedzieć, zabytkowy drzewostan, także ten drzewostan zostaje. Przede wszystkim robimy nowy układ alejek, które będą na wierzchni klinkierowej. Oczywiście plac zabaw, który do tej pory funkcjonował, zostanie całkowicie zmodernizowany. Na ten plac zabaw aktualnie montowana jest taka największe urządzenie zabawowe, które zakupiliśmy w ubiegłym roku. Przy czym zakupiliśmy, dostając na to praktycznie 100% dotację. To urządzenie kosztowało ponad 100 tysięcy złotych. Jest to urządzenie przystosowane do obsługi dzieci z niepełnosprawnościami. Na wykonanie czekają też elementy małej architektury, takie jak ławeczki, kwietniki czy pergole. Do wymiany jest oczywiście oświetlenie, na to energooszczędne. Koszt razem z dotacją to jest blisko 1 000 000 złotych, zatem same roboty budowlane to bodajże niecałe 900 tysięcy złotych. Także mam nadzieję, że po wykonaniu tego skweru ta przestrzeń publiczna nabierze wyglądu takiego, jak oczekiwali wszyscy mieszkańcy, no i zamawiający. Zakończenie prac to druga połowa czerwca. Jak upolować mamuta, małe wykopaliska czy przeszłość z gliny? To nowa propozycja naszego muzeum skierowana do uczniów. To zajęcia przygotowane z myślą o najmłodszych i na ich miarę skrojone. Te trzy fascynujące propozycje przybliżą dzieciom tajniki dawnych czasów. Lekcje muzealne już znamy. Te prowadzone są w naszym muzeum nie od dziś. Dlaczego więc o nich mówimy? Otóż w tym tygodniu nasze muzeum zapowiedziało i zaprosiło najmłodszych na kolejne przygody. Są to warsztaty archeologiczne. Przygotowaliśmy 3 warsztaty archeologiczne. Można oczywiście każdy z nich wybrać. Jeden z warsztatów archeologicznych polega przede wszystkim na lepieniu garnków, ale nie garnków takich jak dzisiaj chociażby lepi się na przykład metodą koła garncerskiego, a jednak tutaj mamy na przykład metodę wałeczkową, czyli taką pradziejową, tak można powiedzieć. To jest jeden z warsztatów. Tutaj dzieci mogą sobie też eksperymentować, lepiąc te garnki, jak po prostu jakie mogą być wzory na nich, czy też dowiedzą się podczas tych warsztatów ogólnie, czym jest glina, jakie miała przeznaczenie w przeszłości. To jest oczywiście jeden z warsztatów. Drugi z warsztatów przeznaczony jest, no można powiedzieć, tutaj już dla tych takich najmłodszych dzieciaków. Chodzi przede wszystkim o takie tak zwane małe wykopaliska. Te warsztaty dostępne będą oczywiście w czasie wiosennym z uwagi na ich miejsce, czyli Zagrodę Sitarską, a podczas ich nauka podstawowych technik wykopaliskowych. Uczestnicy będą mieli okazję zdobyć praktyczną wiedzę związaną z archeologicznymi badaniami terenowymi. Wszystko to przez eksplorację przygotowanego wcześniej miejsca, czyli oczywiście piaskownicy. Dzieci będą miały świetną zabawę i pozyskają niezwykłe doświadczenia. Natomiast mamy jeszcze 3 warsztaty. Te warsztaty brzmią, czy ich tytuł nosi, jak upolować mamuta. Przede wszystkim tutaj dowiemy się, w jaki sposób w epoce kamienia ludzie polowali na zwierzęta, ale też dzieci będą mogły dowiedzieć się dużo o malowidłach naskalnych i na końcu po prostu wraz z dziećmi będziemy rysować te malowidła. Na tych malowidłach bardzo często były przedstawione zwierzęta, które już wyginęły. Na warsztaty można zapisać się, dzwoniąc do muzeum pod numerem telefonu 84 686 27 33 oraz poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres edukacja@muzeumbilgoraj.pl. Zapraszamy. W tym tygodniu na biłgorajskim autodromie odbył się powiatowy finał turnieju bezpieczeństwa ruchu drogowego dla szkół podstawowych i powiatowy turniej motoryzacyjny. To od lat tradycyjnie przygotowywane wydarzenie ma na celu popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, też podnoszenie kwalifikacji i kultury wśród uczestników ruchu drogowego.
Od lat nasz biłgorajski autodrom organizuje turnieje, które z samego założenia mają popularyzować przepisy i zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Ich celem jest również zachęcenie do korzystania z rowerów i oczywiście rekreacji i sportu. Finałów nie liczyłem, ale wiele. Myślę, że 30 z moim udziałem. A uczestników dzisiaj mamy 9 drużyn. Drużyn 3 grupy, 3 w pierwszej grupie, czyli do lat 12 i 6 w grupie drugiej, czyli 7-8 klasa do lat 15. Konkurencje przygotowane zgodnie z regulaminem, czyli rozwiązywanie testów z zakresu przepisów ruchu drogowego i skrzyżowań, jazda sprawnościowa po torze przeszkód, jazda po miasteczku ruchu drogowego, które udało nam się cudownie zbudować na ten turniej, no i udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych, czyli pomoc przedmedyczna. W każdej szkole odbywały się na początku eliminacje szkolne, by potem drużynowo uczestniczyć w finale. To nie tylko wiedza teoretyczna, ale też ta praktyczna, która pozostaje na zawsze. Jakbyśmy zobaczyli jakiś wypadek, to jakaś osoba może potrzebować natychmiast jakiejś pomocy, na przykład resuscytacji. I co wtedy trzeba zrobić? No trzeba sprawdzić, czy oddycha na pewno, wezwać pomoc, trzeba zrobić 30 uciśnięć na klatkę piersiową i 2 wdechy. Co potem? Albo w międzyczasie? W międzyczasie zadzwonić na pogotowie ratunkowe 112 albo 999. I co opowiedzieć? Co się stało, na jakiej ulicy jesteśmy, jak się nazywam, ile osób jest przy tym zdarzeniu, czy osoba oddycha na przykład. No i... A na początku trzeba jeszcze zabezpieczyć miejsce i siebie. To uczniowie z Dereźni Solskiej, laureaci pierwszego miejsca. Drugie zdobyli uczniowie ze szkoły podstawowej we Frampolu, trzecie ze szkoły podstawowej numer 3 z oddziałami integracyjnymi w naszym mieście. W grupie drugiej pierwsze miejsce zdobyli uczniowie szkoły podstawowej w Korczowie, drugie szkoły podstawowej we Frampolu i trzecie szkoły podstawowej w Księżpolu. Zwycięzcy turnieju otrzymali nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy i upominki. Musimy mieć świadomość tego, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym zależy od nas samych, więc bardzo się cieszymy, że już nawet te najmłodsze dzieci wykazują zainteresowanie, chętnie się uczą, chętnie przystępują do tych konkursów, ponieważ to bezpieczeństwo dotyczy każdego z nas i nawet najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego muszą znać przepisy, wiedzieć, jak być bezpiecznym na drodze. Na zakończenie tygodnia odbył się też powiatowy turniej motoryzacyjny dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Do niego zgłosiło się aż 5 zespołów, wszystkie nasze biłgorajskie szkoły oraz uczniowie z Różańca. Tu wyniki prezentują się następująco. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej, druga z LO imienia ONZ, trzeci byli uczniowie z Różańca, czwarte miejsce zajęła drużyna Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących oraz piąte Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących. Kolejny raz w starostwie powiatowym odbyła się zbiórka krwi. W tym roku to już drugie takie wydarzenie zorganizowane przez pracowników starostwa, którzy sami regularnie oddają krew i zachęcają do tego innych. Klub honorowych dawców krwi powstał w starostwie powiatowym w Biłgoraju w 2022 roku. Obecnie należy do niego 26 osób, pracowników urzędu, którzy regularnie i systematycznie oddają krew i zachęcają do tego innych. W czwartek, 18 kwietnia, w starostwie odbyła się kolejna akcja oddawania krwi. Spotykamy się tutaj w starostwie powiatowym, aby oddać krew z inicjatywy honorowego klubu dawców krwi przy starostwie powiatowym w Biłgoraju. Zainicjowaliśmy właśnie te akcje oddawania krwi. Zwiększyliśmy je z ilości 2, które odbywały się na zewnątrz w krwiobusie i przenieśliśmy te akcje tutaj do środka, do budynku, co sprawia, że dawcy mogą oddawać krew w bardziej komfortowych warunkach. Cieszymy się bardzo, że akcje organizowane przez nas cieszą się tak dużym zainteresowaniem, że jest tyle osób, które chcą ratować zdrowie i życie innych, a to wszystko bezinteresownie, mówi Piotr Kiełbasa i zachęca, by jeszcze więcej osób dołączyło do akcji. Zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu biłgorajskiego, ale nie tylko. Zapraszamy tutaj właśnie, żeby oddawać krew i dziękujemy właśnie tym krwiodawcom, że tak chętnie przychodzą tutaj oddawać do nas krew, do budynku starostwa powiatowego w Biłgoraju. Kolejne akcje będą organizowane jeszcze w sierpniu i listopadzie, dlatego bardzo serdecznie zachęcamy i zapraszamy wszystkich tutaj do budynku starostwa, żeby oddali właśnie krew i pomagali ratować ludzkie życie. To jeden z nielicznych nie tylko na Lubelszczyźnie, ale i w Polsce klub zrzeszający urzędników samorządowych, mówi Piotr Kiełbasa, sekretarz klubu honorowych dawców krwi w starostwie powiatowym.
Założyliśmy klub w starostwie po to, żeby promować akcję krwiodawstwa i właśnie, żeby inicjować te spotkania, na których możemy oddać krew. Jako klub też zachęcamy wszystkich do oddawania krwi, ponieważ krew ratuje nasze życie. Krew jest takim darem, którego nie możemy wyprodukować i właśnie z tego powodu warto oddawać krew, bo on ratuje życie wszystkim, właśnie czy to też pacjentom, czy osobom potrzebującym. W Polsce obowiązuje zasada honorowego krwiodawstwa. Krwiodawcy oddają krew dobrowolnie i bezpłatnie. Za oddanie krwi nikt nam nie zapłaci. Dostaniemy czekoladę, zwolnienie z pracy czy szkoły, a czasem zniżkę w komunikacji miejskiej i tańsze leki. Ale nie o zyski tu chodzi. Ratowanie życia nie ma ceny. Pamiętają Państwo Elżbietę Łukasik, naszą biłgorajską społeczniczkę? Kolejny raz prosi o pomoc i kolejny raz oczywiście nie dla siebie. Tym razem to współdziałanie z fundacją Daj Herbatę, która pomaga osobom bezdomnym. Pamiętacie ją ze Szlachetnej Paczki czy zbiórki Rzeczy dla Seniorów w Tarnogrodzie. W sumie to z każdej akcji społecznej, która ma pomagać tym najbardziej bezbronnym. Teraz prosi o kolejne wsparcie dla osób bezdomnych. Obserwuję pewne fundacje, ich poczynania, akcje i tak samo jest taka fundacja w Warszawie, Daj Herbatę. Oni zajmują się głównie problemem bezdomności, kryzysem bezdomności i głównie takie osoby wspierają wydawaniem posiłków, rzeczy, ubrań, spotkania, szukania im pracy. My zazwyczaj myślimy, że osoby bezdomne to są tacy panowie zazwyczaj, tak, którzy to jest problem alkoholowy i tak dalej. Też tak bywa, ale nie tylko. Są tak różne sytuacje i historie różnych rodzin, różnych ludzi, że naprawdę nie wiemy, czy nas takie rzeczy nie spotkają. Na przykład przykład starszej pani, która ma córki za granicą i popadła w kryzys finansowy, straciła mieszkanie i jej córki nawet nie wiedzą o tym, bo ona nie chce ich martwić. Została w ten sposób bezdomna. Inny przypadek, gdzie pani przepisała swój majątek na syna, po czym była już niepotrzebna. I naprawdę takich historii jest bardzo dużo. I ciężko przejść, mówiąc wprost, obok nich obojętnie, dlatego kolejny raz postanowiła działać. W tej chwili największą potrzebą są sportowe buty męskie i damskie. Męskie w rozmiarach od 41 do 46, damskie 39-41. Buty mogą być oczywiście używane, ważne by były czyste i w dobrym stanie. Co jeszcze jest potrzebne? Męskie dżinsy, damskie i męskie spodnie dresowe, kurtki wiosenne, czy męskie bluzy od rozmiaru M w górę i czapki z daszkiem. Mogą być nowe, mogą być używane. Ważne, żeby były wyprane i nie były popsute, gdzieś porozdzierane i tak dalej. Średnio osoba bezdomna buty powinna wymieniać co 2 tygodnie, bo one się niszczą, one ich nie ściągają, oni cały czas mają te na tych ich nogach, tak? Przychodzą na przykład do fundacji, kąpią się, przebierają się i tak dalej, a i zakładają z powrotem przeważnie te same buty. Tych butów brakuje, bo są cały czas na bieżąco wydawane. Dlatego te buty są tak potrzebne. Teraz już wiemy, że oprócz bucików potrzebne są nam na przykład dresy, czapki takie z daszkami, kurtki jakieś takie letnie, bo to też zużywa. Oni te ubrania wydają. Jest magazyn, do który się dostarcza. Można też nawet do paczkomatu nadać takie rzeczy. No ja wiem, że mój mąż kilka razy w tygodniu jest w Warszawie, ma firmę transportową, więc ja go wykorzystam, chociaż on jeszcze o tym nie wie. Ale będzie musiał zawieźć te paczki. Już kontaktowałam się, czy jest taka możliwość, żeby tam tir podjechał. Jest, więc wszystko ogarnęłam. No tak, pozostało jedynie zebrać się i jeśli ktoś może pomóc, to dostarczyć te wymienione rzeczy do salonu. Wielu z nas ma w swojej szafie buty lub rzeczy, które są w dobrym stanie i których już nie będziemy używać. Zróbmy więc z nich po prostu dobry użytek. Ponad 300 mieszkańców gminy i 49 osób, którym na sercu leży dobro naszej przyrody, to oni realizowali kolejny projekt Fundacji Bliżej Pasji. Obywatelski Challenge Włącz się, czyli kolejna inicjatywa Fundacji Bliżej Pasji, która połączyła w różnych działaniach ponad 300 osób, mieszkańców gminy, którym na sercu leżą tereny zielone i przyroda miejsc, w których mieszkamy. Projekt Obywatelski Challenge Włącz się właśnie jest na ukończeniu. W kwietniu oficjalnie go kończymy, natomiast wszelkie
wszelka trwałość, czyli to, co zostanie po projekcie, w każdej z miejscowości w naszej gminie będzie trwało. Łącznie zostało zrealizowanych 13 inicjatyw, które były albo jednorazowym wydarzeniem, niektóre z nich takie były, ale większe z nich to były inicjatywy kilkuetapowe, które polegały na tym, że przed inicjatywą robiliśmy tak zwany patrol, czyli takie spotkanie diagnostyczne, które polegało na tym, że patrzyliśmy, wydobywaliśmy różne problemy z tej społeczności i później na tej bazie, na tym fundamencie realizowaliśmy inicjatywę. Właściwie realizowaliśmy my jako realizatorzy, ale głównie to uczestnicy projektu z tych trzech miejscowości. Główny zamysł projektu to współdecydowanie o tym, jak ma wyglądać nasza przestrzeń lokalna, tereny zielone. Bardzo ważne jest to, co pozostanie, czyli te trwałe i konkretne oraz widoczne działania, ale też pozyskane dzięki udziałowi w inicjatywach tak zwane umiejętności miękkie. Pierwszy rodzaj korzyści to jest takie korzyści lokalnie, dlatego że ci ludzie coś robią w swojej społeczności i też pokazują, że w ogóle młodzi ludzie też mogą robić i że też im się chce coś działać dla innych, co jest niesamowitą wartością, zwłaszcza w współczesnych czasach, kiedy często mówi się, że ludzie młodzi są bierni, że im się nie chce. To tak by przeczy tym naprawdę stereotypom, bo to wspaniali młodzi ludzie, którzy naprawdę wspaniałe rzeczy wymyślali, robili, działali, więc to jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz to dla tych samych ludzi jest to taka korzyść, która może teraz jeszcze nie jest taka widoczna, ale to jest taka umiejętność też takiego organizowania, myślenia, pracy zespołowej, też takiego myślenia projektowego, że można coś wymyśleć fajnego i też ma się narzędzia do tego, jak to zrobić, że musimy coś zaplanować, że jakiś zespół jest potrzebny, że jedna osoba robi zakupy, druga plaka, trzecia zaproszenie, więc to są też takie niesamowite umiejętności, o których często mówimy, że to są umiejętności miękkie, ale one są w życiu bardzo potrzebne. I wydaje mi się, że dla nich osobiście to też jest bardzo duże też takie doświadczenie, ale też taka nauka na przyszłość. To wspólne działania między innymi podczas warsztatów, spotkań i konsultacji, a potem realnych zmian, dzięki którym upiększano i ulepszano przestrzeń gminy. Spotkanie podsumowujące działania odbyło się w tym tygodniu w biłgarajskiej restauracji. Zadziało się bardzo wiele ciekawych rzeczy, ciekawych inicjatyw, które to upiększyły naszą społeczność, ale najważniejsze to jest to w tym projekcie, to co zostanie, to to, że młodzież i pozostali uczestnicy projektu, bo nie tylko młodzi ludzie w tym brali udział, będą przedłużać, będą odpowiedzialni za pewne kawałki, tak to określę, swojej społeczności. W Dąbrowicy młodzież szkolna będzie odpowiedzialna za ogródek. Inicjatywa to jest jedno, ale ważne jest to, za co my będziemy nadal odpowiedzialni, za co każda poszczególna grupa będzie odpowiedzialna w przyszłości. Projekt Obywatelski Challenge Włącz się realizowany jest przez Fundację Bliżej Pasji we współpracy z gminą Biłgoraj i nieformalną grupą Biłgoraj Eco Challenge. Finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele, fundusz regionalny. Harcerze i zuchy z Biłgoraja i okolic kolejny raz zaprosili na Festiwal Piosenki Harcerskiej. Wydarzenie od kilku już lat odbywa się raz w roku w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. To Szymon, jeden z najmłodszych uczestników czwartej edycji festiwalu Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej, w której wystąpili głównie harcerze i zuchy z organizacji z Biłgoraja i Suśca. Jest to czas, kiedy możemy spotkać się, wymienić doświadczeniem, ale przede wszystkim spędzić miło czas i kultywować tradycję harcerską. Bardzo cieszę się, że to udaje się już po raz kolejny dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Biłgoraju taki koncert, taki festiwal zorganizować. Jestem przekonany, że w przyszłym roku będzie kolejna piąta, już taka mały jubileusz, piąta edycja. Festiwal dał kolejny raz dowód na to, że muzyczne tradycje harcerskie są wciąż żywe i świetnie rozwijają się wśród młodego pokolenia. Dzięki takim inicjatywom jak to wydarzenie, wartości te są przekazywane, wzmacniając więzi społeczne, poczucie wspólnoty, ale są też po prostu dobrą zabawą z piosenką. Gdy chcesz poznać świat i nowych kolegów, i rozpędzić czas, stań z nami w szeregu, przeżyjemy wraz piękny czas duchowych lat, więc suche bądź.
W naszej szkole, czy w zespole szkół zawodowych i ogólnokształcących wybrałem praktycznie od 2016 roku, tutaj wznowiła działalność drużyna harcerska. No to jest to jedyna drużyna w powiecie na tym etapie kształcenia, dlatego staramy się aktywizować środowisko uczniów, ażeby też tutaj podejmowali wyzwania i podjęli taką działalność w organizacjach harcerskich, w grupach wędrowniczych. Upominki dla uczestników czwartej edycji Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej ufundowało Starostwo Powiatowe. Głównym organizatorem jest, przypominamy, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. To był pierwszy taki turniej dla młodych siatkarek UKS-u Biłgoraj. Do Budowlanki, gdzie rozegrano zawody, przyjechały drużyny z innych miejscowości, a nasze siatkarki okazały się najlepsze. Trzynastego kwietnia w hali Budowlanki odbył się turniej o Puchar Prezesa UKS Biłgoraj. Rywalizowało w nim 18 drużyn, w tym 10 w kategorii trójek i 8 w kategorii czwórek. Gościliśmy w naszym mieście drużyny TSS Kudłaty, Lubycza Królewska, Akademia Volley Stars Ostrowiec Świętokrzyski, TKS Tomasowia Tomaszów Lubelski i Azymut ZSPPS Zamość. Nabieramy doświadczenia, cieszę się bardzo, że doszło do tego turnieju. Chciałbym podziękować sponsorom, panu Nowakowskiemu, który ufundował tutaj dziewczętom, Urzędowi Miasta za wsparcie naszego klubu i wszystkim rodzicom, którzy również wspierają nasze działania. Zapraszam już na początku czerwca kolejny turniej, już młodziczki zagrają. Turniej prawdopodobnie w hali przy szkole podstawowej numer 1. To dopiero w czerwcu, a w ubiegłą sobotę biłgorajskie siatkarki na własnym parkiecie odniosły pierwszy tak duży sukces. W kategorii czwórek pierwsze miejsce zajął pierwszy zespół UKS-u Biłgoraj. To radość po ostatnim gwizdku. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć i organizować takie wydarzenia. Dziewczyny nabierają pewności siebie na boisku, czują atmosferę fajnej, zdrowej rywalizacji, robiąc to, co lubią najbardziej. A dla nas to ogromna satysfakcja, kiedy widzimy, że młodzi ludzie mają pasję, ciężko trenują i sprawia im to również dużo frajdy, mówią trenerki. Dla nas każdy jeden turniej taki jest ważny. Dziewczynki teraz coraz więcej grają. Tydzień temu byliśmy w Lubyczy Królewskiej. Dziewczyny zdobyły pierwsze miejsce, także to jest bardzo mobilizujące i zachęca dziewczyny do ciężkich treningów, do tego, żeby przychodzić. Nawet po tym turnieju już dochodzą nam nowe dziewczynki. Także jesteśmy bardzo zadowolone i cieszymy się z tego, że jest taka w ogóle możliwość, żeby brać udział, żeby zaprosić kogoś do siebie. Przypominamy, że żeńska siatkówka w Biłgoraju została reaktywowana w 2022 roku. Zajęcia od początku cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a efekty pracy trenerek i działaczy UKS-u pojawiają się coraz częściej. To były najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia, a co dzieje się w Biłgoraju i okolicy mogą Państwo również na bieżąco śledzić codziennie na naszym Facebooku, również o godzinie 18:00 premiery naszych programów od poniedziałku do piątku w sieci Multimedia i Cyfrotel. Słonecznego weekendu Państwu życzę i do zobaczenia.